Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale kolori.scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z albumem dla chłopczyka. Jest to album, który przygotowałam na zamówienie dla przyszłej mamy. I wykorzystałam do wykonania tego albumu przepiękną kolekcję od Craft O'Clock Hello Little Boy, witaj chłopczyku. Fantastyczna kolekcja, sama w sobie jest piękna, natomiast też fantastycznie się z nią pracuje, ponieważ można wykorzystać wiele dodatków, które można do niej dokupić i naprawdę mamy naprawdę fajnie rozbudowaną kolekcję, można ją fajnie rozbudować i z niej korzystać podczas pracy z albumem. Jeżeli chodzi o sam album, jest to album w rozmiarze 18 na 18 cm i przeznaczony jest na zdjęcia o formacie 10 na 15 cm. Okładka albumu została wykonana z takiej pięknej tkaniny lnianej. Zobaczcie, no, jest fantastyczna i fantastycznie też się nią oprawiało album. I ma też fajny kolor. Ona jest taka jakby szara, ale ma taką niteczkę niebieską, więc ona to tak mi tutaj fajnie zapasowała przy tym albumie. Album składa się z czterech rozbudowanych kart i dodatkowo oczywiście baza jest na papierze kraftowym, a zamykanie mamy na podwójną wstążeczkę w takim kolorze błękitu i takiej jakby limonki, zieleni, takiej limonki wpadającej w zieleń od Old Fashion Ribbon. Fantastycznie się mi też tutaj kolorystycznie komponowała. I tutaj też przy wykonywaniu tego albumu wykorzystywałam dziurkarz brzegowy. Tutaj widać go na okładce. Jeżeli chodzi o samą okładkę, jest naprawdę dość bogata jak na albumy, które wykonuję. To są kwiatuszki z Faamiranu, które zobaczcie, ja Wam tutaj je chcę pokazać. Ja je wykonałam sama z białego Faamiranu i go barwiłam. Tutaj mamy elementy wycięte z dodatków do kolekcji i mamy piękny shaker. W środku umieściłam fragment papieru. Tutaj mamy, zobaczcie, on się tak fajnie trzęsie, te cekiny. Dopasowałam je kolorystycznie do albumu, a w środku mamy, zobaczcie, misiaki. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwiaty, to są jedne z pierwszych, które wykonałam, więc myślę, że jak na pierwszy raz, może nie na pierwszy, bo już to są któreś z kolei, ale naprawdę fajnie mi się je wykonywało i być może w innych albumach też będę je stosować. Napis album, to są literki, które kupiłam, takie drewniane, które zakupiłam w sklepie Action. No i cekinki w różnych kolorach, tutaj też są takie baloniki, one są też niektóre mniejsze, większe, świecące, niebieskie, wchodzące w zieleń i złote. Tak się prezentuje album, okładka. Z tyłu oczywiście też tutaj mamy fragment kolekcji. Tu jeszcze będzie moje logo. I otwieramy album. Patrzcie, tak się prezentuje. I na pierwszej stronie okładkowej mamy miejsce na sporą liczbę zdjęć, ponieważ mamy tutaj kieszeń, zobaczcie, piękne oczywiście grafiki z kolekcji, one są po prostu fantastyczne, strasznie je lubię, bardzo mi się podobają. Tutaj mamy akurat maty na zdjęcia i zobaczcie, dodatkowo fajna rzecz w dodatkach, metryczka, na pewno fajny dodatek do albumu. Także polecam. Jest też w dodatkach wersja mniejsza, mniejszej metryczki, takiej na połowę, czyli na taki format 7,5 na 10 cm. Wygląda dokładnie tak samo. I co mamy na kolejnej stronie? Na kolejnej stronie mamy wykorzystaną kartę z kolekcji, tą mniejszą, 7,5 na 10 cm. I mamy tutaj klapkę z miejscem na sporą ilość zdjęć, to jest taka harmonika. Tutaj pozostawiłam miejsce wolne, można tutaj zdjęcie również wkleić. I z drugiej strony mamy
też kolejne miejsce na zdjęcia. Całość jeszcze odwracamy i mamy jeszcze więcej miejsca na zdjęcie. Tutaj mam wklejoną, wkleiłam matę, żeby już tutaj wkleić zdjęcie na gotowo. To są elementy z dodatków do kolekcji. Fantastyczne, jeżeli chodzi o dodatki. Nie dość, że są dwustronne, czyli z dwóch stron mamy dokładnie ten sam element, to z jednej strony mamy już obrys biały i po obrysie możemy je wycinać, co jest znacznym, znacznym ułatwieniem, naprawdę, przynajmniej dla mnie, nie sądziłam, że tak będzie, a naprawdę fantastycznie się z tego korzysta, także polecam to rozwiązanie i mam nadzieję, że jeszcze się natknę w jakiejś kolekcji właśnie na taki sposób wycinania, możliwości wycinania elementów z kolekcji. Na kolejnej stronie mamy klapki i karta duża do kolekcji, kocham Cię skarbie. Trzymadełka zrobione też z elementów do wycięcia i mamy miejsce na kolejne zdjęcia. Tutaj pozostawiam dowolność. Osoba, która otrzyma album, będzie mogła zadecydować, czy tu będzie zdjęcie w pionie, w poziomie, czy może jakieś mniejsze zdjęcia będą umieszczone. Obok na stronie mamy, to jest taka strona, gdzie naprawdę można zmieścić sporo zdjęć. Tutaj ja zaplanowałam miejsca na 5 zdjęć, natomiast spokojnie można rozbudować akurat tą stronę. Maluszek, to jest napis też z kolekcji, znaczy z napisów dedykowanych do właśnie tej kolekcji. Może nie do tej, ale generalnie te napisy są bardzo jakby zbliżone też do tych napisów, które są w kolekcji, dokładnie tej samej firmy. Tutaj mamy, zobaczcie, wodospad. To jest wodospad ukryty. Ja uwielbiam to rozwiązanie i generalnie przez miejsce jakby wyznaczyłam po jednej stronie każdej karty. Więc tutaj mamy miejsce na 5 zdjęć. Raz, dwa, trzy, cztery. I na samym końcu tutaj też mamy dużo, sporo miejsca na umieszczenie zdjęcia piątego. Jeżeli będziemy wklejać je też na tej odwrotnej stronie, no to tych zdjęć tutaj umieścimy 10. Także sporo miejsca na zdjęcia. No i przepiękne, fantastyczne grafiki. Ten niebieski z brązem i z tą limonką, bo tutaj są te takie elementy, wstawki żółto-zielone. No wygląda ją po prostu fenomenalnie, to zestawienie. Na kolejnej stronie znowu wykorzystana karta, mała karta z kolekcji, mój chłopczyk. Element wycięty z kolekcji. Otwieramy książeczka, miejsca na dwa zdjęcia. A dodatkowo mamy miejsce jeszcze tutaj w postaci kieszeni. Ja tutaj umieściłam akurat trzy maty na zdjęcia, ale spokojnie tutaj zmieścimy zdecydowanie większą ilość zdjęć, nawet luzem. Obok mamy klapki z napisem mały odkrywca, znowu karta duża z kolekcji, do kolekcji, miejsce na zdjęcie, miejsce na zdjęcie. Tutaj mamy też fantastyczne elementy do wycięcia, super i w ogóle jeżeli chodzi o wielkość tych elementów, mamy też tam minimalnie, one się różnią, można sobie dobrać, niektóre są minimalnie mniejsze, niektóre minimalnie większe. Trzymadełko, tutaj też gdzieniegdzie pojawia się ten dziurkar brzegowy, który już nie raz używałam w albumach, ja go bardzo lubię akurat, on jest taki mało narzucający się. I teraz tutaj zaplanowałam taki mały element pop-up, zobaczcie, w postaci takich elementów wyciętych z tego arkusza dodatków do kolekcji i napisem przytul mnie. I jest tu też również możliwość wklejenia zdjęcia. Tutaj możemy sobie wkleić zdjęcie. Czyli taki malutki element pop-up, który też troszeczkę urozmaica ten album. I na kolejnej stronie mamy belly band. Też piękna grafika z kolekcji. Napis Wielki Cud. I tutaj mamy maty na zdjęcia oraz książeczkę, w której również możemy umieścić zdjęcia. I tu jest akurat też wykorzystana duża karta z kolekcji. I to jest karta... Ich chyba były trzy, z tego co kojarzę. I to jest właśnie jedna z nich. Miej wielkie marzenia, maluszku. I miejsce na zdjęcia. Tutaj również można wkleić zdjęcie.
Kolekcja jest fantastyczna. Ma arkusze, które są ewidentnie zaplanowane na tło, a są też arkusze z pięknymi grafikami. Zobaczcie, tak jak te deski na przykład, to piękne są, właśnie z możliwością wklejenia na tło. A tutaj mamy, zobaczcie, piękną grafikę na przykład z kolekcji. I to jest koperta również wykorzystana z dodatków do kolekcji. Ja wykorzystałam jedną z tych kopert. Ona ma takie otwieranie przytrzymywane przez element nie do końca podklejony po całości. Wyciągnę czy nie wyciągnę? Wyciągnę. I tutaj też jest element z tych dodatków. Zobaczcie, to jest taki mały tak. O, na którym można sobie tutaj coś fajnego zapisać, jakąś istotną informację. I ja go włożyłam właśnie do tej koperty. Czyli sobie tutaj po prostu zamykamy, wsuwając tą część pod ten element wycięty z kolekcji. I tutaj mamy klapkę. Klapka jest dość spora. Zobaczcie, tutaj piękna grafika. Możemy sobie wkleić zdjęcie w pionie, w poziomie. Możemy tutaj wkleić jakieś mniejsze zdjęcie, możemy sobie wkleić, nie wiem, kartkę z jakąś informacją. Możemy też zostawić tą stronę pustą. I tu pod tą klapką mamy dwie kieszenie, zobaczcie. Dwie kieszenie. Ja tutaj wsunęłam akurat maty. Jedna mata jest oklejona papierem skrapowym. Też element wycięty z kolekcji. Nie wiem, czy ten nie jest też wycięty właściwie z dodatków. Nie, to nie jest ten z kolekcji. Dalej, na dalszej stronie będzie element z takiego większego arkusza z dodatków. Czyli tu mamy karty na duże zdjęcia, czyli te 10x15. Mamy też, zobaczcie, wykorzystanie małych kart z kolekcji. Do kolekcji Kochany Chłopczyk, Słodki Skarb. Piękne są te grafiki. Jeżeli ktoś szuka kolekcji właśnie na album dla małego chłopca, to naprawdę serdecznie polecam, bo kolekcja daje wiele, wiele możliwości właśnie na wykorzystanie jej w albumie. Także polecam, a pracowało się z tą kolekcją fantastycznie. Ja pracowałam na kolekcji o formacie 20 na... No, tam jest 20, chyba 3 na 20,3 cm. Także, o, i piękny element też docięty z tych elementów dedykowanych do kolekcji. I na kolejnej stronie. To od razu Wam powiem, że cały album jest wykonany właśnie z tej kolekcji, o której mówiłam na początku, czyli Craft O'Clock. Natomiast jedna karta została wykorzystana jakby od innego producenta, od P13 jest dokładnie ta karta, która też mi tutaj super pasowała, z napisem: czasami najmniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w Twoim sercu. I tutaj mamy kartę właśnie z dodatków i dwie klapki na zdjęcia, dodatkowo tutaj miejsce zostawione na zdjęcia bądź jakiś kolaż ze zdjęć. I na ostatniej stronie mamy napis wspaniale. Piękna grafika z kolekcji. I tutaj mamy kieszeń. Ta kieszeń jest 3D. Ja tu wsadziłam akurat 3 maty, natomiast można spokojnie włożyć tutaj większą ilość zdjęć. Tak się prezentuje album. Album za niedługo będzie wysyłany do klientki. Mam nadzieję, że będzie zadowolona. I mam nadzieję też, że Wam się ten album też spodoba. Jest zupełnie inny od tych, które prezentowałam wcześniej, więc czekam niecierpliwie na Wasze komentarze pod tym filmem i do zobaczenia przy okazji kolejnego nagrania. Cześć!